Szanowni Państwo, to co warto podkreślić, to że Polki korzystają z europejskich standardów przerywania ciąży, ale nie w Polsce. Jadą za granicę. Jadą za granicę do Słowacji, Czech, Niemiec. Słowackie kliniki mają strony prowadzone w języku polskim, infolinie w języku polskim, tak, żeby obsłużyć pacjentki z naszego kraju. Tak, żeby kobiety miały dostęp do opieki medycznej. Ale te, które nie mają pieniędzy i środków, żeby pojechać za granicę, a jest to koszt nawet kilku tysięcy złotych, pomocy szukają w podziemiu aborcyjnym. W tym podziemiu aborcyjnym narażają swoje życie i zdrowie, ponieważ nie mają konkretnej, dobrej opieki medycznej. Nie mają lekarzy, którzy dbają o ich komfort i bezpieczeństwo. Narażają swoje życie i zdrowie, ale także swoje rodziny, ponieważ w razie powikłań to nie jest tylko tak, że zdrowie traci kobieta. To jest tak, że uderza to w całe rodziny. Obecnie koszt przerwania ciąży w podziemiu aborcyjnym to od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Wyjazd za granicę to od kilku do kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy złotych, łącznie z całą obsługą, ponieważ tam trzeba dojechać, trzeba zapłacić za nocleg, trzeba kogoś ze sobą zabrać, tak żeby móc po zabiegu nie być samą. To są koszty. I obecnie na przerywanie ciąży w Polsce mogą sobie pozwolić tylko te kobiety, które na to stać. I polscy fanatycy religijni, polska prawica udaje, że problemu nie ma. Tak naprawdę zostawia biedne, ubogie kobiety same sobie. Między innymi dlatego w naszym projekcie znalazły się również zapisy dotyczące darmowej antykoncepcji. Bo to nie powinno być tak, że na antykoncepcję stać tylko te kobiety, które mogą sobie na to finansowo pozwolić. Powinnyśmy mieć wszystkie dostęp do dobrej, rzetelnej edukacji seksualnej, ale również do dostępnej, darmowej antykoncepcji i do zabiegów przerywania ciąży tu w Polsce. Wszystkie, z NFZ-u, tak żebyśmy nie musiały za to płacić, czy to w podziemiu aborcyjnym, czy poza granicami. Znalazł się również zapis o testach PAPPA dla każdej kobiety, która jest obecnie w ciąży i chciałaby skorzystać z możliwości zbadania. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ test PAPPA wykrywa większość chorób genetycznych i pozwala podjąć kobiecie rzetelną decyzję. Obecnie taki test jest darmowy tylko dla kobiet po 35 roku życia lub jeśli we wcześniejszych badaniach obrazowych są jakieś nieprawidłowości. W każdym innym przypadku, czyli w większości przypadków, kobiety muszą płacić 600, 650, 700 zł za badanie obrazowe oraz badanie krwi. Jest to sytuacja absurdalna. W Niemczech kobiety mają je za darmo. Jest ono obligatoryjne tak, żeby kobieta była w stanie podjąć rzetelną, dobrą decyzję. Bo my zakładamy, że kobiety są w stanie podejmować decyzję. To, czego my się domagamy, to tego, żeby wprowadzić w Polsce europejskie standardy. Jeżeli chodzi o przerywanie ciąży, jeżeli chodzi o dostęp do antykoncepcji, jeżeli chodzi o badania prenatalne, jeśli chodzi o opiekę okołoporodową, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które w Polsce nam zabrano. Ale Lewica będzie o nie walczyć.